Cześć wszystkim, witam Was na kanale Eni kombinuje z papierami. W tym filmiku przychodzę z pracami zrobionymi dla mojego synka. Będzie to, słuchajcie, kartka urodzinowa i będę chciała Wam pokazać również zaproszenia na jego urodziny, które zrobiłam dla kolegów z klasy. Będą cztery i one, mimo że są bardzo podobne, to delikatnie się różnią, więc pokażę Wam wszystkie te zaproszenia. Natomiast kartka to jest tych kartek takich pop-up, więc mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Synek już ją widział, bo teraz nagrywam to już po jego urodzinach, więc ja już wiem, czy mu się spodobało, czy nie. No powiem Wam, że był zachwycony. No troszeczkę jedynie jedna grafika mu się nie do końca podobała, ze względu, że może jest zbyt dziecięca, ale no, chciałam, żeby to już wszystko do siebie pasowało, ale za to mu zrobiłam zaproszenia z takimi już piłkarzami, wiecie, już dorosłymi mężczyznami, powiedzmy, ponieważ tematyką tej kartki i tych zaproszeń jest, słuchajcie, piłka nożna. Taki temat wybrał sobie w tym roku na urodziny, więc od razu wszystko zrobiliśmy. No pod to, co sobie wybrał. Zresztą, wiecie co, mój synek nie za bardzo lubi niespodzianki. Jest z tych, co lubi wiedzieć, co dostanie, co będzie. I lubi też pomagać w tych przygotowaniach. I nawet sam jakby powiedział, że bardzo by chciał w tym roku dostać kartkę właśnie z jakimiś motywami piłkarskimi, że będzie to pasować do urodzin. No też w tym roku jakby zaczął się tym bardziej interesować, więc rozumiem, czemu akurat to. Wcześniej myślałam, że może zrobię mu coś z wilkiem albo z jakimiś nietoperzami, bo też bardzo lubi jakby te zwierzęta, ale no w sumie fajnie będzie to pasowało, tak wiecie, do tych całych jego urodzin, bo potem tą kartkę sobie postawi, zwłaszcza, że ona jest taka troszeczkę, wiecie, bardziej ozdobna niż taka standardowa kartka, przez to, że jest właśnie pop-up, więc będzie fajnie też jakby pasowała do całej imprezy, do tematyki, jak tam będzie stała w tym pokoju, gdzie się będą bawić. Będzie też takim akcentem, no nie? No i zaproszenia wiadomo, że też zrobiłam pod to, żeby pasowało i żeby też troszeczkę podsunąć może, czego mogą się chłopaki spodziewać. No i też co mniej więcej lubi, bo ja myślę, że zaproszenia powinny być w takiej tematyce, jaką dziecko też lubi, bo to nam troszeczkę nasuwa mamom, co można takiemu dziecku potem kupić, jeżeli się nie zna bardziej dziecka, bo to wiadomo, jak są koledzy z klasy, no to my mamy zwykle kupujemy te prezenty, pomagamy dzieciom, jeżeli się nie dopytają solenizanta, co lubi coś wybrać i wtedy takie zaproszenie może nam nawet podsunąć, co takie dziecko lubi, czym się interesuje, więc to też tak myślę, warto wziąć to pod uwagę, jak się coś takiego robi. No więc nie będę już przedłużać tego wstępu, tylko przechodzimy już do samych prac i myślę, że zacznę od tego, co jest takie, wiecie, najbardziej wow, czyli od samej kartki urodzinowej, którą właśnie zrobiłam synkowi, a później Wam pokażę te zaproszenia, także zapraszam. Zanim przejdziemy do oglądania tej kartki, to oczywiście na początku pokażę Wam produkty, z których korzystałam. Jest to, słuchajcie, w ogóle kartka dokładnie o nazwie Pop-up Box. Moja chyba jedna z ulubionych, jeżeli w ogóle chodzi o jakieś pop-upy. No bo wiecie, ona mieści się do koperty, więc jak komuś wysyłamy, czy po prostu dajemy, to łatwo, wiecie, to jakoś dać, a zajmuje mało miejsca. No i ktoś wyciąga i ona się wydaje taka, wiecie, no nijaka, a po rozłożeniu robi te takie wow. Więc myślę, że to jest też fajna forma właśnie dla dzieci, bo jest takim fajnym, zaskakującym, nawet bym powiedziała, mini prezentem, bo
ta forma jest na tyle ciekawa, że już nie wygląda jak taka, wiecie, klasyczna, zwykła kartka, tylko naprawdę fajnie wygląda i później może być fajną taką ozdobą pokoju. I myślę, że każdy, kto taką kartkę dostanie, sobie na dłużej taką zostawia na wierzchu, gdzieś tam jej nie chowa, bo jest naprawdę efektowna. Uwielbiam tą formę i dawno jej nie robiłam i taką miałam ogromną ochotę zrobić coś takiego. Myślę, że córce również zrobię taką kartkę pop-up, oczywiście z innymi już elementami. Nawet mam pomysł, ale zobaczymy, czy się jeszcze nie zmieni coś. No też, wiecie, ona bardzo teraz się zmienia cały czas i co chwilę coś innego lubi. No ale póki co mam pewien pomysł, który myślę, że jej się również spodoba. No ale zobaczymy. Tutaj chciałam Wam przede wszystkim pokazać to, co zrobiłam najpierw dla synka, bo do urodzin córki jeszcze troszeczkę jest, chociaż już niedużo. No i głównym elementem tej kartki, tymi głównymi dodatkami, no bo myślę, że każdy wie, jak taka kartka pop-up wygląda, a jak nie, no to za chwilę będzie mógł zobaczyć, no to korzystałam z tych grafik od I Love Digi. One, słuchajcie, były do pobrania sobie za darmo w wakacje, bo tam się wakacje właśnie na Facebooku odbywała w I Love Digi taka zabawa, takie wyzwanie było cotygodniowe i można było sobie tam właśnie pobrać darmowe grafiki. Co tydzień były inne i akurat do tych wycinanek były też tła. Ale ja już sobie ich nie drukowałam, ponieważ szczerze powiedziawszy robiłam tą kartkę na ostatnią chwilę. Dlatego, że wcześniej, no najpierw moje dzieci były chore, potem niestety myśmy się też pochorowali i jeszcze mnie trochę poszło głównie na plecy, więc za dużo nie mogłam się schylać i dopiero zrobiłam, jak już tak się poczułam lepiej. I właściwie tworzyłam ją na live'ie Grety. Sobie tam najpierw wycinałam te elementy, później właśnie sklejałam tę kartkę. No i już stwierdziłam, że nie będę się odrywać, nie będę specjalnie odpalać tej drukarki i też bardzo, wiecie, chcę wykorzystywać to, co mam, bo już, wiecie, miejsce się kończy i stwierdziłam, że też można to fajnie połączyć. Ja sobie tak od początku wymyśliłam, że skoro to jest tematyka piłkarska, no to musi być, wiecie, jakaś przede wszystkim trawa, no nie? Więc pomyślałam sobie, że okleję po prostu tą kartkę takim jakimś zielonym tłem albo takim przypominającym trawę i właśnie te elementy będą robiły ten taki efekt największy i ozdabiały całą tą taką kartkę. Wiedziałam, że mam takie tła, bo już kiedyś je dostałam chyba od kogoś wymiance albo na urodziny. To jest jeszcze, słuchajcie, magiczna kartka. To były takie papiery błyszczące, ale myślę, że akurat jeżeli to jest całe oklejone, to nawet ten błysk dodaje tej kartce. Akurat tutaj mi zupełnie nie przeszkadzał. I to była jakaś kolekcja w stronę tęczy. No więc tak to wyglądało. Nie wiem, czy to była jakaś nazwa, jakieś WT10, no nieważne, ale to była taka trawka i ja sobie okleiłam tym arkuszem. I też, jak się wiecie, zagina tą kartkę, no to z drugiej strony też mamy, no zaraz zobaczycie, to też tam użyłam już innej trawy, żeby nie było wszystko jednym. Tylko już mam wszystko powycinane, ale dobra, tutaj, wiecie o co chodzi, tutaj tą trawkę sobie użyłam. Jeden arkusz na to poświęciłam, no bo tu są te takie elementy właśnie też, była tu piłka do nogi. Więc tutaj sobie akurat również ją wykorzystałam, ale do zaproszeń już. No więc to jest druga trawa, to są te elementy, a z tej kolekcji brałam sobie napis, więc zaraz zobaczycie, bo tutaj też takie były napisy na zielonym tle, no bo tutaj też są, jak widzicie, motywy takie piłkarskie i one były dedykowane do tej kolekcji od Lexi Design Men's World. I też głównie z tej kolekcji korzystałam przy zaproszeniach, ale o tym za chwilę. No i że ja używałam też gotowej bazy, która miała takie zaokrąglone te brzegi, no to korzystałam sobie oczywiście z mojego dziurka Czas DP Craft do zaokrąglenia brzegów. No i w sumie to wszystkie produkty, z których korzystałam.
Ja włożyłam tak tylko, żeby wam pokazać, jak to wygląda do koperty, ale wiadomo, że ja mu dałam tak luzem w ogóle tą kartkę, bo nawet nie mam już białych kopert w takiej wielkości, muszę pomyśleć o zakupie, więc na razie to dałam do kraftowej, chociaż tu by pasowała biała, wiadomo. Ale wiecie, jak ktoś wyjmuje właśnie z koperty, no to dostaje tą kartkę. Tutaj pokazuję dla osób, które nigdy w życiu nie widziała takiej kartki, więc tak to wygląda. I po otworzeniu robi nam się to wow. No, więc ja myślę, że to naprawdę jest taka przyjemna forma. I jak widzicie, tutaj ten dół jest oklejony tym zielonym, takim z magicznej kartki i tutaj ten tył. Natomiast tutaj na zewnątrz i te paski nawet w środku okleiłam sobie tą taką trawką już wyglądającą jak prawdziwa, no nie? To jest ten napis właśnie z lekcji, najlepsze życzenia, też na tle takiej trawy, więc super mi tutaj się wpasowały. A to wszystko to są właśnie te grafiki od I Love Digi. No i tutaj na przodzie mamy napis, wiadomo, i tu pod spodem jeszcze dałam taką koszulkę sędziego. W sumie tutaj po bokach już nakleiłam to, co mi zostało, oprócz takich jakichś większych elementów mieszanych, nie tylko z piłką nożną związanymi. Tu miałam jeszcze takiego kota z piłką, więc też sobie tak wkleiłam, żeby było bardziej uroczo. Tutaj były takie śmieszne skarpetki też z motywem piłkarskim. No ale głównymi elementami najważniejszymi, no to tutaj jest ten środek, czyli tu mamy bramkę. Tutaj tego chłopca grającego piłkę, no i mówię, to są takie dziecięce elementy, więc już chciałam, żeby to wszystko do siebie pasowało, a ja myślę, że 9 lat to jeszcze nie jest jakiś taki wiek, wiecie, że musi być ten piłkarz. Natomiast on mi też bardzo przypomina wyglądu mojego synka, więc mnie on jak najbardziej pasował. Mój synek też bardzo lubi pieski, więc akurat on myślę, że mu się bardzo tutaj spodobał. Fajnie też jest kolorystycznie dobrany do kolorów piłki. No i mamy tutaj puchar, czerwoną, żółtą kartkę. No nie było tam jakoś dużo tych elementów, więc też nie było, myślę, sensu upychać, bo by wszystko jedno drugie zasłaniało. Tu też wkleiłam jeszcze dodatkową piłkę, żeby coś się więcej działo, ale tak to też nie chciałam tutaj zapychać niepotrzebnie. Więc tak to się prezentuje. Wiadomo, że ja wam to pokazuję, tak wiecie, od... trzymając, no bo to tak trzeba oglądać, wiecie jak. No i jak zamykamy, to jest takie coś. A z tyłu, już nie będę mojego pokracznego pisma pokazywać całego, ale chciałam wam pokazać, że z tyłu też okleiłam pod życzeniami taką grafiką już z różnymi właśnie sportami. Też to jest I Love Digi, żeby też jakoś tam było ładnie ozdobione. No. I tak się prezentuje ta karteczka. Ja myślę, że sobie ją tutaj postawimy też. Nawet jak będę pokazywała te zaproszenia, będzie tak ładnie w tle wyglądało. No ja jestem zadowolona z niej. Podoba mi się. Mówię, dużo radości mi sprawiła, bo dawno nie robiłam tego typu kartki, a są naprawdę efektowne. No i teraz od razu pokażę wam te zaproszenia. I do zaproszeń korzystałam też już z gotowej bazy, tylko oczywiście sobie te brzydkie brzegi przycięłam. To są te bazy z Action, już z kopertami od razu. I tutaj też wzięłam sobie takie tłotko. Ono jest nieco, widzicie, jaśniejsze. Też miałam drugi taki arkusz niż to na tej kartce. Bo to jest już arkusz jakiś WT11 również z magicznej kartki, więc to posłużyło mi jako tło do tych zaproszeń. Ale wycinałam sobie też tam z wykrojnika z tego tła takie zielone, to jest akurat z galerii papieru jeszcze też taki arkusz jakiś The Best of 02, też dostałam od kogoś i fajnie się tutaj mi nadał. I całe tło najpierw wycięłam sobie, słuchajcie, tym wykrojnikiem z białego papieru. To jest wykrojnik z Sizzixa, jak widać. I słuchajcie, tamte mniejsze kółko od tego miało za dużą ramkę później, taką grubą, więc to mi też nie pasowało. I ja sobie to zrobiłam tak, że najpierw sobie wycięłam to w białym papierze, ten skrapek, i później właśnie w tym zielonym.
drugi i ja sobie później, wiecie, wyciętym odrysowywałam tam po 2-3 mm po każdym boku ołówkiem i już nożyczkami sobie przycięłam, żeby była taka mniejsza ramka, jak mamy właśnie w kartkach, a nie taka duża, no nie szeroka, bo jednak ten wykrojnik mniejszy od tego, to jest cały zestaw takich od największych do najmniejszych, no to ten następny był bardzo taki dużo mniejszy, no nie, więc też tak sobie z tego wybrnęłam. No i korzystałam też z takiego wykrojnika, napis zaproszenie, szko też dawno mam, i zaproszenie wycięłam sobie już w czarnym papierze, ten napis jakoś tak mi też pasował, bo tam też troszeczkę tej czerni było, wiadomo, piłka też czarno-biała i chciałam, żeby był widoczny na tle tego zielonego, bo najpierw wycięłam sobie w ciemniejszym zielonym, właśnie w tym, ale gryz się z tym bardzo mało widoczny był. Myślałam też nad białym, ale to też jakoś tak mi nie pasowało i w końcu w sumie synek powiedział, żeby wyciąć w czarnym, bo siedział obok mnie przy tych zaproszeniach, mówił co i gdzie, jak ma być, jaki element wybierał, więc troszeczkę miał swój wkład własny przy tworzeniu tych zaproszeń. No już sam nie robił, bo on, wiecie, nie jest tak jak moja córka, że bardzo lubi takie rzeczy sam robić, on bardziej lubi podpowiedzieć, popatrzeć, ale już, no wiecie, to jest chłopak, to inaczej, więc no ja już je robiłam, on mi tylko doradzał. I teraz, jeżeli chodzi o same elementy, no to tak, wykorzystywałam tych piłkarzy, które tutaj są, bo tu mamy jeden taki arkusz, wam już pokażę, jak on w ogóle wygląda, mniej więcej to, co mi zostało. Tutaj są różne takie zawody i też są właśnie różne też piłki później i tutaj było dwóch takich piłkarzy, zaraz zobaczycie na zaproszeniach, też mamy tutaj taką grafikę jeszcze związaną z piłką, z tyłu są takie boiska, ale no ciężko też je gdzieś tam użyć, no bo albo na kartkę taki duży to już w ogóle ciężko coś wymyśleć, ale no jest takie coś. No i ja sobie wzięłam tutaj, wykorzystałam tych piłkarzy głównie i chyba dwie piłki, stąd mi się przydały takie mniejsze, albo jedna, już teraz nie pamiętam, bo jakby w każdym zaproszeniu już są troszkę inne elementy, te dodatkowe, poza piłkarzami. No i tutaj w takim bloku z Action, to jest też dosyć stary blok, Lux Paper Block, kiedyś był taki męski zestaw z różnymi takimi męskimi, wiecie, elementami, wypychankami i tutaj też mieliśmy coś dedykowanego piłce nożnej, więc użyłam sobie tutaj, wiecie, piłki, tutaj takiej rękawicy, jakiś flag, gwizdka, no i gwizdek też. Jeden był w tym bloczku, więc z tego też tutaj korzystałam i też jedną piłkę sobie z tego wzięłam, więc taka troszkę mieszanka, ale myślę, że całościowo wyszło całkiem fajnie. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o materiały. No już wam po kolei pokazuję te zaproszenia, jak wyszły. Troszkę to wszystko jest na piankach popodklejane, żeby było tak chociaż trochę bardziej trójwymiarowo. No i tak to mniej więcej wygląda. No widzicie, to jest trochę podniesione i ta cała ramka. I ta piłka na przykład, tutaj zawsze jeden element jest na płasko, drugi podniesiony i piłkarz też jest na piankach, nie? Więc takie jest pierwsze. Drugie, jakie mamy, ciągam już z koperty, to jest takie, tu mamy już niebieskiego piłkarza, właśnie gwizdek, piłka. Trzecie jest bardzo podobne do tego poprzedniego, bo też mamy taką samą piłkę, tego samego piłkarza, tylko gwizdek już z tego drugiego zestawu. Ten jest akurat z Luxów, a ten jest z Mintaja, nie? I tylko tym się różni, one są w inne strony, ale są bardzo, bardzo podobne. Już te dwa. Tak dalej tam, będzie widać ładnie. I ostatnie to też jest już tym czerwonym piłkarzem i jest to coś takiego. No więc tak to wygląda. Akurat mi starczyło idealnie na cztery zaproszenia, bo chcę zaprosić czterech kolegów, takich, wiecie, najbliższych, bo imprezę robimy w domu, więc też, wiecie, nie ma co zapraszać nie wiadomo ile osób, żeby się pomieścili i, wiecie, nie pozabijali. Ale no mam nadzieję, że
chłopcy przyjdą, że będą się fajnie bawić. No i słuchajcie, to tyle, co Wam dzisiaj chciałam pokazać. Jeszcze też niedługo będę robiła kartkę dla jednego kolegi z klasy właśnie, od mojego synka, bo też został zaproszony na urodziny. W sumie te urodziny będą 2 dni przed jego. Więc na dniach się muszę zabrać za tą kartkę. Już mam pomysł, więc też Wam pewnie nagram, tylko nie wiem, czy to będzie już w jakimś tam osobnym filmiku, czy tam dogram do jakichś innych prac, ale będę robić. Ten sam kolega później do niego przyjdzie, więc też się tak fajnie powymieniają, więc będzie miał taki dość imprezowy czas, także się pobawi. No i wiadomo, ja troszeczkę się muszę narobić, będę robiła torta, ale kupiłam mu takie fajne figurki właśnie do torta, takich piłkarzów. Kupiłam mu taką taką posypkę waflową i będę robiła mu taki, wiecie, tort w kształcie boiska z piłkarzami. Też takie opłatki piłek gdzieś tam z boku planuję ponaklejać. I też już taką ceratę mu kupiłam na stół, właśnie wyglądającą jak boisko, różne ozdoby, balony z piłkami, więc myślę, że to fajnie będzie wyglądać, jak wszystko tam ozdobię. Też mam pomysł na babeczki takie z motywem piłkarskim, więc no, mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie i że będzie to udana impreza, udane urodziny, takie fajne, tematyczne. No w sumie pierwszy raz zaproszę kolegów, bo wcześniej jakoś tak, no nie chciał jakoś tak imprezy, troszkę jest taki bardziej, wiecie, nieśmiały, więc też troszkę to przeżywam, bo córka już miała nieraz urodziny, jest taka bardziej śmiała, towarzyska, a on pierwszy raz chciał zaprosić kolegów, więc zobaczymy, jak to będzie, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak planujemy. Dobrze, dajcie znać, jak Wam się podobają te zaproszenia i ta kartka, którą robiłam dla synka. No, pokażę Wam jeszcze raz ją z bliska, bo myślę, że fajnie wyszła. No super są te grafiki od I Love Tiki. Strasznie mi się podobają. I uratowały mnie właściwie, żebym mogła mu taką fajną zrobić w tym roku pod tą tematykę. No. I widzimy się, myślę, w następnych filmikach. Właściwie słyszymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i dużo, dużo zdrówka, bo wiadomo, sezon jesienny to różnie to bywa. Myśmy dopiero się wykurowali i mam nadzieję, że szybko nas nic nie złapie. I to tyle. Do następnego. Pa, pa!